Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska, klubu parlamentarnego, wesprzeć inicjatywę Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie uczczenia 200-lecia urodzin Józefa Hipolita Cegielskiego. Jestem szczególnie tym poruszony, ponieważ Hipolit Cegielski jest jedną z tych postaci mojego regionu Wielkopolski, która zawsze świeciła wzorem, była przykładem dla kolejnych pokoleń młodzieży i wychowawców, człowieka przede wszystkim przekraczającego pewne granice wyznaczone przez czas, przez historię, a nawet przez własne wykształcenie. Był przecież znakomicie wykształconym humanistą, znawcą języka polskiego, znawcą języków i kultury klasycznej. Był między innymi autorem podręcznika do gramatyki języka greckiego. Był znakomitym nauczycielem, ale był jednocześnie znakomitym wychowawcą młodzieży, który poprzez przykład taki jak odmowa zgody na przeszukania mieszkań młodzieży w 1946 roku stracił pracę nauczyciela. Był autorem wielu rozpraw i podręczników, w tym między innymi także w jakimś sensie bardzo mi bliskiej pozycji Nauka Poezji, którą wydał w 1945 roku. Stworzył niezależny dziennik, był w nim nie tylko redaktorem naczelnym, ale i publicystą. Był deputowanym do Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, do Pruskiego Parlamentu, ale po wyrzuceniu z pracy, pozbawiony środków do życia, uruchomił mały sklepik, od niego rozpoczął swoją działalność, by z czasem zbudować nowoczesną, niezwykle konkurencyjną fabrykę maszyn rolniczych i przekraczając swoje humanistyczne wykształcenie, propagował pracę organiczną na polu gospodarki. Był człowiekiem, który potrafił, mimo że był humanistą, otworzyć właśnie pierwszą szkołę realną w Poznaniu. Idąc za przykładem Szwajcarii, wprawdzie lat kilkadziesiąt później, ale jednak znakomicie, że to się wtedy stało, tworząc podwaliny do rozwoju gospodarczego miasta, a jednocześnie pielęgnując też rozwój nauki w Poznaniu. Był wiceprezesem między innymi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zresztą w kilku towarzystwach się udzielał naukowych, sam broniąc doktorat z filozofii w Berlinie, a więc będąc także cały czas aktywny na tym polu naukowym. Wobec tego trzy minuty nie wystarczą na to, żeby wyczerpać taką niezwykłą biografię, żeby ją nawet w zarysie tylko najkrótszym opisać. Dlatego bardzo, bardzo cieszę się i osobiście i wspieram z ramienia klubu Platforma Obywatelska projekt uczczenia 200-lecia urodzin Gaspara Józefa Hipolita Cegielskiego. Dziękuję bardzo.